witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim. Ja się nazywam Radosława Janowska-Laskar i reprezentuję grupę lokalną Komitetu Obrony Demokracji, jednego z organizatorów wydarzenia Tour de Konstytucja. I w imieniu pana sędziego Michała Lewoca, który reprezentuje drugiego z lokalnych organizatorów naszego wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, Oddział Dolnośląski. Tak, proszę państwa, spotykamy się dzisiaj dlatego, że chcieliśmy zapowiedzieć państwu i naszym słuchaczom, odbiorcom wydarzenie, które ma się odbyć w Legnicy 26 czerwca o godzinie 11:00. Na rynku tutaj przy zbiegu z ulicą Złotoryjską będzie to wydarzenie ogólnopolskie pod nazwą Tour de Konstytucja. Wydarzenie to jest organizowane pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim promowanie wartości konstytucyjnych. Wydaje się, że to jest coś oczywistego, ale okazuje się, że wcale nie do końca. Dlatego, że każdy z nas, każdy z obywateli wie o tym, że ma jakieś prawa, wie o tym, że nikt go nie może nagle zaaresztować z ulicy, wie o tym, że może w razie czego, gdyby został na przykład zatrzymany przez funkcjonariuszy, może udać się do sądu i tam uzyska ochronę. Tyle, czy tak jest naprawdę? No więc właśnie, o tym chcemy rozmawiać z obywatelami, chcemy mówić o prawach i wolnościach obywatelskich. Chcemy mówić o prawach do działalności gospodarczej chociażby, o prawie do sądu chociażby. Chcemy my, sędziowie, zwłaszcza mówić o tych kwestiach, ponieważ tak naprawdę jeżeli zabraknie wolnych sądów, no to wtedy państwo przestaje być państwem demokratycznym. Dlatego też zapraszamy różne osoby na nasze wydarzenie i o tym chcieliśmy właśnie państwu powiedzieć. Tak. Uczestnikami naszego wydarzenia, tak jak już pan sędzia wspomniał, będą zarówno osoby reprezentujące świat wymiaru sprawiedliwości we wszystkich jego aspektach, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, radcowie prawni, przepraszam, notariusze, ale również chcemy, żeby jak najliczniej w tym wydarzeniu chcielibyśmy, żeby wzięli udział obywatele, którzy no jakby będą mieli okazję porozmawiać wręcz na tematy ich interesujące i związane z konstytucją, ale nie tylko, na wszelkie tematy, na które można będzie wtedy uzyskać odpowiedź. Chcemy, żeby to było święto radosne, żeby to było święto ludzi, którzy jakby widzą w Konstytucji wartość i chcą przekazać tę wartość i przekonanie o tej wartości swoim dzieciom, swoim rodzinom, żeby to było święto świadomych obywateli. Tak, staraliśmy się urozmaicić nasze wydarzenie poprzez zaproszenie gości specjalnych. Gośćmi specjalnymi będzie prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych Robert Hojda, który jeździ z busem Tour de Konstytucja, prowadzi go, przyjeżdża do miejscowości, ale także będzie z nami razem sędzia Paweł Juszczyszyn, który jest znany powszechnie. Jest to sędzia, który w chwili obecnej nie może wykonywać swoich czynności. Został zawieszony przez organ zwany Izbą Dyscyplinarną, który jest usytuowany w budynku Sądu Najwyższego. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że będzie razem z nami, bo będzie można nie dość, że posłuchać tego, co on ma do powiedzenia, to także i porozmawiać z nim. Porozmawiać z nim w ramach wygrania jakiegoś quizu, może uzyskać autograf z konstytucją. Generalnie, jak już wspomniała pani Radosława, chcemy to wydarzenie zrobić w charakterze takim optymistycznym, w rodzaju pikniku, na który zapraszamy rodziny, także i z dziećmi. Przewidujemy taki plan naszego spotkania, że najpierw preambułę do Konstytucji odczyta nam Jerzy Radziwiłłowicz, oczywiście z odtwarzacza niestety,
natomiast jego głos będzie nam wybrzmiewał. Potem głos zabiorą goście specjalni, którzy przyjadą właśnie, pan Robert Hojda oraz sędzia Paweł Juszczyszyn. Potem może i ja coś powiem jako przedstawiciel sędziów lokalnych, bo chcemy pokazać obywatelom, że my sędziowie wychodzimy, że my sędziowie chcemy rozmawiać, że to już skończyły się takie czasy, kiedy sędzia był zupełnie niedostępny gdzieś tam daleko, ale czujemy taką potrzebę, dlatego że widzimy, co się działo w ostatnich latach i widzimy, że to był pewien problem. Znaczy brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy obywatelami a sędziami, myślę, że stał się przyczyną tego, że stosunkowo łatwo można było rozpocząć przynajmniej deformę wymiaru sprawiedliwości bez znacznych protestów ze strony obywateli. Wyciągamy z tego lekcje i staramy się w związku z tym rozmawiać z obywatelami. A zatem po wygłoszeniu tychże mów, później zaprosimy obywateli do wspólnego odczytywania konstytucji. Każdy z nich będzie mógł odczytać wybrany artykuł, być może czasami powiedzieć, dlaczego dla niego ten artykuł jest właśnie konieczny. Wydaje się to fajne, ponieważ niby wszyscy wiedzą, że jest coś takiego jak konstytucja, ale jak ona brzmi w ogóle i jakie są te przepisy, to już mniej. To jest oczywiste, no nie każdy codziennie czyta konstytucję, ale myślę, że warto jest przynajmniej przybliżyć obywatelom treść chociażby tych najważniejszych rzeczy, które dotyczy ich bezpośrednio. Chodzi między innymi o prawa i wolności obywatelskie. Dlatego też na nasze wydarzenie zaprosiliśmy przedstawicieli świata prawniczego, właściwie wszystkich zawodów prawniczych, ponieważ będą stoliki z prawnikami, osobny stolik z prokuratorem ze stowarzyszenia Lex Super Omnia, z adwokatem, z radcą prawnym, być może nawet notariusz będzie, oczywiście sędzia jak najbardziej, więc będzie można się porozmawiać na tematy nurtujące każdego z nas. Jako atrakcję przewidujemy także możliwość sfotografowania się w togach, chociażby o różnych kolorach żabotów. Spróbuję przynieść młotek sędziowski. Jednym słowem, będziemy się starać, żeby to wydarzenie było w miarę atrakcyjne. Chcemy także zorganizować quizy i dla dorosłych oraz dla dzieci, żeby także tą wiedzą konstytucyjną w jakiś sposób się podzielić. Przewidujemy nagrody różnego rodzaju, gadżety i inne, chociażby podpisy sędziego Juszczyszyna. Postaram się, żeby podpisał odpowiednią ilość egzemplarzy. Jednym słowem, chcemy, żeby to święto było radosne, żebyśmy mogli wspólnie to świętować i być razem z obywatelami. Myślę, że teraz, kiedy zaczynają się wakacje, to jest dobra chwila na to, żeby coś takiego zrobić. Tak, i przed chwilą, dosłownie przed chwilą, jeszcze zanim się konferencja zaczęła, rozmawialiśmy o jeszcze jednym, być może możliwym gościu specjalnym. Na razie nie powiem, kto to by miał być, ale zaręczam, że to jest wyjątkowo specjalny gość. On o tym jeszcze nie wie, że chcemy, żeby był zaproszony do Legnicy, ale wkrótce się dowie i zobaczymy, czy nam się uda go zaprosić. Także to tak tytułem tylko uchylania rąbka tajemnicy, ale nie do końca. No i tak jak pan sędzia wspomniał, będziemy się starali zaproponować różne zabawy takie około konstytucyjnej dzieciom i dorosłym. Więc wszystko będzie okraszone muzyką i odtwarzaną i być może też na żywo, także mamy nadzieję, że nasze wydarzenie będzie właśnie radosne, będzie, ale też konstruktywne i edukacyjne. Także zapraszamy wszystkich serdecznie 26 czerwca w sobotę, jeszcze raz powtórzę, o godzinie 11:00. Tutaj koło poczty u zbiegu ulicy Złotoryjskiej i Rynku. Wydarzenie potrwa około 2 godzin, także będzie można potem w razie dobrej pogody pójść na spacer czy na wodę pojechać, a przy okazji pożytecznym i miłym i edukacyjnym wydarzeniu wziąć udział. Tak jest, pogodę zamówiliśmy, zobaczymy, co z tego będzie. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo prosimy. To jest to, Panie Sędzio, konstytucja przestrzegana w Polsce, czy nie? No właśnie dlatego organizujemy Tour de Konstytucja, żeby przypominać nie tylko obywatelom o tym, że są takie normy konstytucyjne, ale także przedstawicielom władzy, ponieważ wiemy o tym i Państwo pewnie też wiedzą, że chociażby prosty zakaz
znaczy nakaz noszenia maseczek, on przez bardzo długi czas był niekonstytucyjnym nakazem, prawda? Ponieważ został wydany na podstawie rozporządzenia, a nie ustawy. Jest gradacja aktów prawnych w Polsce, w każdym państwie demokratycznym. Wszystkie muszą być zgodne z tym naczelnym aktem, jakim jest właśnie konstytucja. A zatem 98%, zdaje się, nasze stowarzyszenie wyliczyło, 98% wyroków w sprawach mandatów za maseczki zakończyło się uniewinnieniem osób obwinionych o to wykroczenie. Co pokazuje, że sądy nadal w Polsce są niezawisłe, że sędziowie nie przestraszyli się sankcji i represji, takich chociażby jak, które dotknęły sędziego Juszczyszyna. A zatem mamy jeszcze sędziów nie tylko w Warszawie, ale i w całym kraju, którzy stoją na straży praw i wolności obywatelskich i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Panie sędzie, chciałem zapytać, czy masowy udział obywateli w tego rodzaju wydarzeniach można potraktować jako wsparcie dla tych sędziów, którzy właśnie się nie uginają i wy co miesiąc protestujecie pod sądem, czy to może być też forma protestu takiego wsparcia? Oczywiście. Dla nas, proszę Państwa, wsparcie obywateli ma kluczowe znaczenie. Dlatego, że my chcielibyśmy wiedzieć, że my nie jesteśmy sami. A z drugiej strony chcielibyśmy, żeby obywatele też wiedzieli o tym, że oni nie są pozostawieni sami sobie tak naprawdę. Ponieważ w starciu z władzą, obojętnie jaka ona by była, ale obywatel generalnie jest po prostu bez szans. Jeżeli nie ma organu, do którego można się zwrócić, w tym przypadku sądu niezależnego z niezawisłym sędzią, to tak naprawdę można sobie wyobrazić dowolną formę represji bez żadnej sankcji, prawda? Czyli zatrzymanie, pobicie gdzieś w komisariacie, w uwięzienie, no w jakiejkolwiek formy represji, prawda? I co wtedy? No wyobraźmy sobie, że sądu nie ma, prawda? Niezawisłego. I że sądy będą orzekały zawsze tak, jak władza chce. No to wtedy, wyobraźmy sobie, to państwo przestaje być państwem demokratycznym, a obywatele tracą w ogóle poczucie bezpieczeństwa i tracą swoje bezpieczeństwo. A zatem wsparcie obywateli dla nas jest niezbędne, zwłaszcza, proszę Państwa, dla tych sędziów, których rzeczywiście dotknęły represje. Dotknęły represje zarówno twarde, tak jak w postaci sędziego Juszczyszyna, który będzie tutaj z nami, jak i miękkie represje w postaci chociażby uniemożliwienia awansu, zmiany wydziałów i tak dalej, i tak dalej. Także dla nas wsparcie obywateli ma kluczowe znaczenie i prosimy o przybycie, o udział w tym wydarzeniu, bo to także i my odbieramy jako rodzaj i wsparcia, i takiej solidarności duchowej także. I to nie tylko chodzi o sędziów jako grupę zawodową, ale o pewne przywiązanie do wartości demokratycznych. Do tego, że po prostu każdy powinien chcieć tego, żeby móc się gdzie odwołać, jeżeli przyjdzie taka potrzeba. Tak, no właśnie staramy się współpracować z obywatelami, żeby tę świadomość społeczną budować i wzmacniać. To, o czym wspomniałem na początku, że ten brak komunikacji na początku pomiędzy sędziami a obywatelami, takie poczucie, że sędzia powinien wypowiadać się jedynie poprzez swoje orzeczenia, żeby w żaden sposób nie stawać po jakichś ze stron, to z tego wynikało głównie, ale i brak takiego poczucia, że warto jest rozmawiać z obywatelami, on w moim odczuciu zaskutkował tym właśnie, że dosyć łatwo ta deforma się rozpoczęła. Ona ugrzęzła na szczęście w pewnym momencie, ale tak naprawdę ten system represji, on się domyka i w pewnym momencie może się okazać tak, że rzeczywiście sędziowie mogą nie chcieć po prostu wydawać orzeczeń takich, które mogą się nie podobać władzy, prawda? No bo po co się narażać na represje, skoro mogę wydać takie orzeczenie na przykład, prawda? Natomiast jak już wspomniałem, ta wysoka, prawie stuprocentowy odsetek wyroków, które uchylały te mandaty, czy przyznawały rację obywatelom, świadczy o tym, że sędziowie jednak się nie uginają. Dlatego też wsparcie społeczne, nadal wsparcie społeczne jest niesłychanie ważne dla nas wszystkich. Te dwa wyroki tej niekonstytucyjnej Izby Dyscyplinarnej, ostatnie dwa wyroki dają jakąś nadzieję, że ta konstytucja
będzie przestrzegana i że jak gdyby władza idzie w dobrym kierunku, czy to jest jakaś zasłona dymna? Ja uważam, nie traktuję tych decyzji jako jakiekolwiek orzeczenia czy wyroki. To są po prostu wydawane przez osoby, które mienią się być sędziami Sądu Najwyższego, choć w istocie oni nie są sędziami. Więc te decyzje są nieistniejące tak naprawdę, choć de facto one jednak nas w jakiś sposób wiążą, prawda? No sędzia Juszczyszyn nie może orzekać w jakiś sposób, prezes uniemożliwia mu orzekanie. A zatem, choć ona nie istnieje w sensie prawnym, to w sensie faktycznym ona jest siłą wymuszana, prawda? Natomiast nie, ja uważam, że uniemożliwienie uchylenia immunitetu sędzi Morawiec jest jedynie formą zasłony dymnej jednak. Dlatego, że ja myślę, że same osoby, które zasiadają w Izbie Dyscyplinarnej, one wiedzą, że to nie potrwa długo i to jest próba ratowania swojej twarzy raczej. Ja to tak odbieram, aniżeli rzeczywiste pochylenie się nad problemem i jego zbadanie. Dlatego też nie uważam, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, w rozumieniu prawa krajowego. Myślę, że każdy prawnik o tym wie, zwłaszcza ci sędziowie, czy te osoby, które są ubrane w togi, starają się teraz zrobić dobrą minę do złej gry. Natomiast uważam, że już niedługo orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzeczywiście zablokują w sposób ostateczny działania Izby Dyscyplinarnej i nie będzie ona mogła funkcjonować prawnie. Natomiast jak będzie, czy poprzez siłę swoją, prawda, organów państwa będzie, no to zobaczymy.